Siemanko, dawno nie było nic nowego na kanale. I tutaj Wam pokażę nowy nabytek, rozsiewacz Amazones AF 403. Kupiony jest 3 tygodnie temu. Aktualnie już po remoncie. Został omalowany i nowe naklejki naklejone. Ale potrzebuję pomocy w sprawie ustawienia tej skali, kalibracji go. Wiem, że tu ustawia się na 11 na skali. No i jakoś trzeba wyregulować te zasuwy, żeby otwór się zgadzał. Coś tam ma się pokrywać z kantem w rogu, czy coś takiego. Nie wiem dokładnie. No i fajnie by było, jakby ktoś mi powiedział, jak to zrobić. Tu tabela w języku polskim. Namocznik. No coś tu się stąd wybierę. Tu jeszcze zostało założyć osłona i wałek tam schnie. Osłona też jest pomalowana. No i tak już będzie gotowy. Tu jest regulacja szerokości rozsiewu. Jak to dźwignemy, to niby wysieje na 15 metrów. Ale tego jeszcze nie był sprawdzany przez nas. Na razie jest tylko przywieziony, pomalowany. No i jak Was interesuje cena, to kosztował 1200 zł. Wydawało mi się, że to nie jest aż tak drogo. Można powiedzieć, że nawet tanio. No i to by było na tyle. Tam jeszcze mam kilka innych filmików, to też Wam pokażę. Odpalanie zetora. Teraz jak jest zimno, to dużo ciężej poli. Długo kręci, a jak minus, to już w ogóle. Minus 2 to 30 sekund musi pokręcić, zanim odpoli. Tu jak widzicie nowy nabytek, UNHZ500. Aktualnie są w trakcie przerabiania pompy. Oryginalnie pompa była nakładana na wałek przekaźnika. Do zetora to w ogóle nie pasowało. Do 60 tak samo. Teraz to przerabiamy, żeby normalnie szło wałek założyć. Tu będzie przykręcona pompa. Tu taką końcówkę dorobiłem. No i ogólnie to w dobrym stanie jest. Tu minimalne wycieki, ale to... Chodzi dużo szybciej niż polski cyklop. Jak będziecie chcieli, to mogę nagrać porównanie, jak jest ładowany gnój cyklopem, a na jakich obrotach chodzi ten UNHZ. Mosz. Tu to trzeba będzie jeszcze zabudować jakoś, żeby i widłami nie spuczyć łyżką. Ona się urwała tak samo. Co? Ta śrubka końcówka tam jest. To trzeba nowe przyspawić. Składane, ale okazało się, że tu olej kapie. Trzeba kupić mniejsze ściski. Jeszcze trzeba przerobić stopka. Jakaś będzie w tym miejscu może. Żeby widłami nie zahoczyć, a nie. A tak to co zostało. W sumie już będzie na chodzie. Fajnie rurka wygięto na takim urządzeniu. Tu się pompuje. I tu jest wyginana rurka. Dobra, teraz zapinam do 60. I sprawdzimy, czy przekaźnik pasuje. Potem trzeba podjechać pod garaż. I przerobić ta stopka. 60 odpalę bardzo fajnie. Nie ma z tym takich problemów jak z zetorem. Wszystkie ujęcia nagrywane są z telefonu. I by chciał kupić ta kamera sportowa, więc jakby ktoś miał do sprzedania coś fajnego do 1000 zł, to możecie pisać mi na fanpage'u albo na YouTubie tu w komentarzu. Może akurat coś od Was kupię. Wszystko podpięte, tu na razie jeszcze związane sznurkiem. Trzeba dorobić jakieś mocowanie, żeby to ucho
trzeba przyczepiać. No i za chwilę będzie pierwsza próba po przeróbce. No tata przyjedzie z tymi zaciskami, wymienić się to i nagramy coś. Trzeba ten olej tutaj spuścić. Nie. Tulejka tam jeszcze była. Czy nie?